Witam was serdecznie, tu gracz niedzielny 1, a to jest 30 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy w pierdlu w pękninie, znajdującym się pod zamkiem. A tutaj przyszliśmy porozmawiać z Zivim Czarnoróżą. No i otrzymaliśmy od niego zadanie, tam musimy skubnąć papiery konia, którego on nabył, czy on się sprzedał. Złożone obietnice. Okej, czyli tutaj musimy okraść domek myśliwski. Czy mamy tu coś jeszcze? Nie, nie mamy nic zaznaczonego. Dobra, mamy zaznaczony domek myśliwski. A to co to za dziewucha tu siedzi? Co to jest? Dobra, ktoś burknął. Dobra, pędzimy na zewnątrz. Jest. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. Strażnik pęknięty. Teraz pamiętam. Od niedawna należysz... W dawnych czasach, gdy smoki władały ziemią, żyli śmiertelni ludzie, którzy czcili te wielkie bestie niczym bogów. Ciż smoczy kapłani dawno już zmarli, lecz coś przebudziło ich z odwiecznego snu. Draugry. Niewiele stworzeń może dorównać wiedźmu krukom w sprycie, ohydzie i zdeprawowaniu. Stanowią straszliwe połączenie kobiety z ptakiem i brutalnie zabierają to, czego nie zdołają podzyskać podstępem. Gdy masz na sobie ciężką zbroję albo używasz ciężkiej broni, poruszysz się wolniej. Dobre rady. Czyli wujek, dobra rada. Wczytywać mogą się szybciej. Mara jest boginią miłości oraz współczucia. W pewnicie stoi jej świątyni. No dobra, jest świątynia Mara. Czemu to się tak doczytuje długo? Masakrycznie. No dobra, chyba coś się ruszy. Okej. Można powiedzieć, że Szczurze Nory to miasto pod miastem. Mroczne, niebezpieczne. Idziemy z pękniny. Może tym wyjściem bocznym wyjdę z pękniny po prostu. No, mam nadzieję, że to nie będzie się. Ostrze już dawno zostały rozwiązane, zaś nieliczni ocalali członkowie. No, to doczytywanie jest beznadziejne, naprawdę. Nie wiem, dlaczego akurat na moim komputerze tak długo się to wszystko doczytuje. Widziałem, że na innych filmikach, że u innych to trwa znacznie krócej. A on mi niestety doczytuje i doczytuje. Bardzo cię proszę, doczytuj szybciej. Dobra, coś się ruszyło. Poszukiwanie przygód było moim zamiłowaniem. Szkoda, gdzie że ten domek myśliwski? Zniszczyła moje marzenie. Tam gdzieś, dobra, mapa. O, tutaj musimy się przemieścić. Muszę wam się do czegoś przyznać. W wolnej chwili troszeczkę poeksplorowałem tereny wokół pękniny i coś mi się tam udało poodkrywać. Także tutaj do domku myśliwskiego Czarnych Róż przenieścimy się szybką podróżą. Znowu doczytywanie. Świetna jest ta zbroja. To jest krasnoludzka zbroja chyba, tak mi się wydaje. Ale jest świetna naprawdę. No, doczytuj, proszę cię. No, jest, ruszysz się. Aj.
być szybciej ta podróż. Pewnie bym szybciej doszedł na miejsce, niż się przenieszczał szybką podróżą, doczytując grę. Dobra. Tam jak widać jest domek myśliwski. Tu jest ten koń, którego... Mam już klucz do domku czarny róż, niestety znowu do czytywania. Przykro mi, ale musicie wybaczyć mi te długie czasy do czytywania gry. Jest tu kto? Ale go się siekło. Szczęśliwy cios. Noga z tego skarża. Spróbuj walczyć. No. Prawdziwi nordowie nigdy się nie cofają. Dobra, ale prawdziwi nordowie giną jak mężczyźni. Widoki popadali na krzesła. Litka się musi zregenerować. Płytowa zbroja. Dobra, ten przeszukamy. Litka okrwawiona. Jeszcze przeszukam tych dwóch, którzy padli na... Dość bogaci byli, po 30 parę sztuk. Ja muszę... zdecydowanie... Dobra, przeszukamy szafy. Dobra. Tutaj coś mamy. Akt własności Mroza. Wykradnąć Mroza musimy. Co tu mamy? Skrytkę. Złoto. Dobra, okradziono. Żeby złota nie było za mało, to jeszcze tych parę sztuk skupmy. Kieł mamuta. Może się do czegoś przydać. Dobra. O, złota mi za dużo było.
przeszukamy jeszcze tą haciendę dokładnie. Jakaś mała sypialenka. Bitka. Szafa pusta. Tu już byliśmy. To już przeszukiwaliśmy. Dobra. Hej, hej. Gdzie te drzwi były? Tutaj. A, wyjście do Skyrim. Okej. Góra. Jest mróz. Wracamy do mapa. Gdzie jest Louis? Gdzie się schował Louis? A, tutaj. Dobra. Nie możemy tam przebyć szybką podróżą. Lidia musi dawać z buta biedaczyska. Ale mnie wystraszył ten jeden. Spokojnie sobie. W tych leśnych ostępach będę się przemieszczał. O, jest Louis. Dokonajmy wymiany. Okej. A propos zapłaty. Tak, tak. Oto pieniądze. Lepiej już pójdę. Dobra, ile złota dodał? 750 sztuk. Okej. Okay. Jest silitka. Weź mroza, on mnie do niczego niepotrzebny jest. A my mamy to zadanko zaliczone. Ach. O, Khajiit zabójca. Khajiitka właściwie zabójczyni. Widzę, że boczne biaractwo nie chce mnie odpuszczać. Przeczytamy ten liścik. Przeczytamy ten liścik mrocznego bractwa. Dobra. Zgodnie z poleceniami masz wyeliminować osobę w imieniu Sungamer wszelkimi możliwymi środkami. Odprawione czary, sakrament. Ktoś pragnie śmierci tej tępej istoty. Otrzymaliśmy już płatność za to zlecenie porażki i wchodzą w grę Astrid. Ach, musimy się spotkać z tą Astrid. Dobra. Okej, okay, a ja tak sobie myślałem, co będę dalej robił. I wymyśliłem, że będę realizował zadania w tej chwili na rzecz towarzyszy. O. Dobra.
skóra niedźwiedzia. Niedźwiedź zaatakował łosia. O, dziwna sprawa przy łosiu był. Dobra, mapa. Fort Zielony Mur. Okej, a wobec tego, słuchajcie... Szczur zapędzony w kąt. Obrońcy świtu. Prosto srebrne ręce. Odhaczymy różne. I zaatakujemy teraz przywódcy srebrnej ręki. Mapa. Gdzie rzeczony przywódca srebrnej ręki się znajduje? A, gdzieś tutaj. Świetnie, niedaleko. Jar pękniętego hełmu. Piękna sprawa. Do domku myśliwskiego się przemieścimy. No i cóż, nie pozostaje nic innego, jak wyeliminować przywódcę srebrnej ręki. Co też uczynimy. Pod warunkiem, że w miarę szybko się gra wyczyta. Hap, hap. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. No, doczytuj się go. Strasznie długo się doczytuję. Jeszcze raz mi wybaczcie to doczytywanie. Przewincie troszeczkę, naprawdę, bo to szkoda czasu na to. Ja nie przerywam nagrywania, bo nie. Natomiast, no, wy jak chcecie przewinić, okej, dobra. Biegniemy wobec tego do jaru pękniętego hełmu. Kolejny zabójca. Już mogę z tobą skończyć? Biedny duch leśny, ale co on ode mnie chciał? I co on do mnie miał, ten leśny, ta leśna elfka właściwie? Dobra, trochę gadżetu. Malitka jest niezła. Zabije kogoś. I zaczyna jej się nudzić. Pewnie to tu będzie. Ja muszę się tam gdzieś na górkę dostać. No to wygląda. Aha. Czyli tu pędzimy pod górę. Aż ty w mordy! Dostał starczy, pięknie. Jest jeszcze któryś świętny? Dobra, strażników wyeliminowałem.
Dobra, ja muszę walić z ekwipunku to, co wziąłem, tą jego futrzaną zbroję. Ona mi do niczego nie jest potrzebna. Że mnie nie ma zbroja, no. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Dobra. Lidoś, idziesz? No. Świetnie, że mnie dogoniłaś. Jar pękniętego hełmu. Jesteśmy na miejscu. No cóż. To zaczynamy. No dobra. Ja oczywiście z grubej rury nie będę się tu podoba mi się to. No wiem, Litka, że ci się to nie podoba. To skradamy się. O! Widzisz, jakaś pułapka. Co to było? Chyba coś... To kiepski moment na zgubienie. Dobra. Wiem, że to kiepski. Moment na zgubienie hełmu. Co to było, co to było? O! Litka, dawaj gościa. Zdychaj do diabła! Gdzie on jest? Ach, tu jesteś. Dobra. Okej. Ja to jeszcze tu przeszukam dokładnie. A widzisz. To mnie chciało tak zaciukać. Czaszki, czaszki, czaszki. Spisała na mnie, nie interesuje mnie to. Chyba, żeby was to interesowało, to mogę wam to pokazać. Tych już przeszukałem, truposzy. Tutaj gdzieś woda ze ściany wypływa, to jest chyba całość mapa. Okej, to wygląda na to, że to jest cała lokacja. Wylazł już tyle, to mnie interesuje. Skyrimus. Patrzcie, jak ten wodospad pięknie płynie. To jest coś niesamowitego. Okej, gdzie jest Aela? Gdzie jest moja Aela? Aela jest tutaj, tak? Dobra, przemieścimy się do Smoczej Przystani, czyli do siedziby towarzyszy i zdamy tego questa Aeli. Proszę o to, żeby się gra szybciej doczytywała. Bardzo cię gro proszę o to. Piękny ten łuk jest, bardzo mi się podoba. No to pokuszcie, to jest chyba łuk krasnoludzki, tak mi się wydaje, te kształty. Wybaczcie, no jak podróż to musi trochę potrwać, także proszę was o odrobinę cierpliwości.
A czasami to doczytywanie trwa aż do przesady, naprawdę. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że należy się format dysku, no bo z czym spowodowane jest tak długie doczytywanie? Format dysku ewentualnie jak nie format, to na pewno defragmentacja dysku, tak? A na pewno przydałby mi się dysk z SSD. Kiedyś sobie taki zainstaluję, żeby to szybciej się doczytywało, szybciej chodziło. No, ale niestety na razie nie mogę sobie na niego pozwolić. Pozostając w sferze moich marzeń, muszę się posiłkować zwykłym dyskiem HDD. Co prawda SATA 3, no ale... Dobra, ja nie do smoczej przystani. A, pardon. Potrzebujesz oręża? Idź do kuźni i porozmawiaj z Adrianem. Ja do towarzyszy, czyli do Jurwostr. Człowieku, przestań się wydzierać. Do Jurwostr. Już nawet się nauczyłem tego czytać, no niestety. Mam nadzieję, że to się szybciej doczyta. I ta podróż nie będzie trwała tyle czasu. Przynajmniej mogłoby coś pokazać, jakieś ciekawostki, podpowiedzi, cokolwiek. Dobra, jestem Jurwostr. Jest Jaela. Jest ze mną Lidka? Jest Lidka, dobra. Dziewczyny, żeby się nie pokłóciły. Odwracałam tu od ciebie uwagę. Nie sądzę, by ktoś wiedział o naszej małej kampanii. Póki co. Udało mi się uporać z tą grupą srebrnej ręki. Doskonale. Chyba faktycznie udało ci się ich przepędzić. Tak trzymaj. Jeszcze ich załatwimy. Okej. Prosto w serce. Dobra. Dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. Dobra, ja się zajmę teraz questami dla towarzyszy, bo no, od nich zacząłem i to bym chciał zrealizować. Natomiast Aela, pomożesz mi w trenowaniu strzelectwa? Pokażę ci, co potrafię. No dobra. Koszt 350. Okej, 360. Okej. Dobra. Jest i awans na 14 poziom. Na razie za Elą. Na razie za Elą skończę. A ja sobie ją po prostu awansuję. Zakokrzę w zdrowie. Czary, magia mnie nie interesuje. Co ja tu? No niestety ciężki pancerz. Blokowanie. O, może włócznictwo przykoksimy. A, może włócznictwo sokoli wzroku. Ja sobie ten sokoli wrak rozumiem, a co? Okej. No dobra, umiejętności w jakimś sposób rozwinięte, a ja znowu sobie na zakończenie odcinka popatrzę na piękną Lidkę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia, cześć.